31 października wspominamy świętego Alfonsa Rodrigueza, zakonnika. Alfons urodził się w rodzinie kupca w Segowii, Hiszpanii, 25 lipca 1533 roku. Kiedy miał 10 lat, do pierwszej spowiedzi Komunii Świętej przygotowywał go błogosławiony Piotr Faber, jeden z pierwszych towarzyszy świętego Ignacego Loyoli. W wieku 14 lat został przyjęty do kolegium jezuitów w Alcali. Po roku musiał je jednak opuścić, ponieważ zmarł jego ojciec i trzeba było zająć się administracją przedsiębiorstwa tekstylnego, które prowadził. W 1560 roku Alfons ożenił się z Marią Suarez. Po 7 latach szczęśliwego życia jego żona zmarła. Zmarło także ich dwoje dzieci. Wtedy rozgorzało w nim na nowo pielęgnowane od młodości pragnienie kapłaństwa. Postanowił je wreszcie wypełnić. Sprzedał przedsiębiorstwo i rozpoczął studia na Uniwersytecie Walencji. Okazało się jednak, że po tylu latach przerwy w nauce miał zbyt wiele zaległości. Miał już bowiem 39 lat. Musiał zrezygnować ze studiów. Alfons jednak nie poddał się. Wstąpił do jezuitów w charakterze brata zakonnego. Nowicjat odbywał, począwszy od roku 1571, w Palmas na Majorce i tam pozostał przez kolejnych 36 lat. Pełnił funkcję furtiana. Skazany na dobrowolne więzienie przy furcie, starał się wykorzystać cenny czas na modlitwę. Zasłynął duchem kontemplacji tak dalece, że miewał nawet zachwyty i ekstazy. Nie wypuszczał z rąk różańca, z modlitwą łączył ducha pokuty. Przez całe lata walczył nieustannie z dręczącymi go pokusami. Zwalczał je postami, czuwaniami, biczowaniem ciała. W poczuciu posłuszeństwa spełniał najsurowiej wszystkie rozkazy i polecenia. Wyróżniał się wielką cierpliwością. Do furty przychodzili różni ludzie, potrzebujący i wagabundy. Alfons umiał zawsze zdobyć się na życzliwe i uprzejme słowo. Kolegium jezuitów było duże, więc też i liczba interesantów znaczna. Klerycy, przebywający tu na studiach, budowali się anielską dobrocią furtiana. Wśród nich był także święty Piotr Claver, późniejszy apostoł murzynów amerykańskich, który z bratem Alfonsem zawarł serdeczną przyjaźń. Bóg obdarzył Alfonsa niezwykłymi łaskami, między innymi darem proroctwa i czynienia cudów, objawieniami i widzeniami. W ostatnim czasie swego życia Alfons doświadczył chorób i utrapienia duszy. 3 dni przed śmiercią wszystkie dolegliwości ustały w zachwyceniu, jakiego doznał. Zmarł w opinii świętości w nocy z 30 na 31 października 1617 roku ze słowami „Mój Jezusie” na ustach. W pogrzebie skromnego brata zakonnego wziął udział wicekról, biskup i duchowieństwo, zakonnicy i tłumy ludu. Największe poruszenie wywołał szereg idących na eksponowanym miejscu w procesji osób, których Alfons uzdrowił swoją modlitwą. Został beatyfikowany w roku 1825 przez Leona XII. Kanonizował go natomiast, razem ze świętym Janem Bergmansem, papież Leon XIII w roku 1888. Módlmy się. Boże, Ty wierności świętego brata naszego Alfonsa ukazałeś nam drogę radości i pokoju. Spraw, abyśmy mogli pozostać gorliwymi towarzyszami Jezusa Chrystusa, który stawszy się sługą wszystkich, z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.